Oczywiście w tubie umieszczamy monetę na szczęście. Szanowni Państwo, zejdźmy teraz ze sceny i ustawmy się tutaj przy tym węgle, w którym za chwilę spocznie tuba, a księdza prałata Tadeusza Pajurka poprosimy o poświęcenie tego kamienia węgielnego. Drodzy bracia i siostry, błagajmy Pana Boga Wszechmogącego, aby to dzieło, które dzisiaj pragniemy poświęcić poprzez wmurowanie kamienia węgielnego, błogosławił oraz wspierał tych wszystkich, którzy będą tutaj pracować. Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia, Ty przez swojego Syna wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś go fundamentem całego Królestwa. Spraw prosimy, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli doprowadzić do pomyślnego końca to dzieło, które dzisiaj poświęcamy, wmurowując kamień węgielny dla pożytku i ku chwale Twego imienia oraz wszystkich ludzi przez Chrystusa Pana naszego. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyno, proszę o umieszczenie tuby w tym naszym symbolicznym fundamencie. Zapraszam przedstawicieli firmy Strabag o to, aby wspomogli za chwilę jak i kielnią, tak i zaprawą. Pani Katarzyno, i pierwsza symboliczna kielnia z zaprawą. Pan Alfred Watzel, generalny wykonawca firmy Strabag. Mr. Thomas Schutens.